Cześć, witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w 3D Age Total War. Jest to odcinek numer dla was 2, dla mnie 5. Czemu już wam szybko tłumaczę, żeby przejść już do samej gry? Poprzednie 3 odcinki, które nagrałem, były bardzo smętne i nudne, a więc pokażę wam tylko tak. Tą prowincję mamy oczywiście, troszkę ją rozwinęliśmy, bardzo mocno rozwinęliśmy. Tutaj chodzi o gospodarkę, jak widzieliście, kompleks kapalni. Zaczęliśmy budować, to są drugie kopalnie zaraz po tych, co zleciliśmy. I zleciłem sobie także drogi żwirowe. Mamy mało kasy na razie, ale to nic. Tutaj budujemy sobie targowisko. Wybudowaliśmy parę dróg. Ogólnie, wiecie, rozwinęliśmy się. Tutaj poszliśmy taką małą osadę zwiedzić. Wziąć. Szpiegiem wybraliśmy się w to miejsce, i przeszliśmy tutaj. Co tam dalej było? Tutaj mamy elfów, którymi nie... Tutaj troszeczkę się na nas zdenerwowali, nie wiem czemu. To jest nasza osada, to się nic nie zmieniło. I tak, zajęliśmy tą, ponieważ tam mieliśmy zadanie, zajmij tą osadę, zajęliśmy tą osadę i zeszliśmy z góry naszym dowódcą, którego przeprowadziłem aż stąd, ponieważ chciałem zobaczyć, czy tutaj nie będzie jakiejś neutralnej osady, jednak sobie pomyślałem, a idę tutaj, tutaj. Poza tym tutaj nas uprzedzili, tu jest osada, ale uprzedzili nas tutaj Riador, a ja na razie nie chcę z nimi walczyć, bo to byłoby zbyt hardkorowe. Więc schodzimy naszym dowódcą i idziemy w tą stronę. Krótkie informacje, słuchajcie, ja mam te odcinki nagrane, więc jeżeli będziecie chcieli... Aha, dobra, zapomniałem o moim dyplomacie, dopiero, wiecie, weszłem na komputer i zacząłem nagrywać. Tak. Troszeczkę z elfami mamy pogorszone stosunki, bo trochę obchodzili się po ich ziemiach. Co tam jeszcze, jakieś informacje? Mam tu odcinki nagrane, więc jak będziecie chcieli jakieś krótkie streszczenie, to może wam je wrzucę, chociaż myślę, że nie jest to potrzebne, bo jednak frakcja krasnoludów jest troszeczkę nudna. Postanowiłem wam żebyście się nie nudzili, tak? Oglądanie tak jednego odcinka, w drugim odcinku tam żadnej bitwy, tak? Tylko jakieś rozbudowa, w trzecim odcinku żadnej bitwy, rozbudowa, w czwartym odcinku tylko rozbudowa i wiecie, zajmowanie ostatnie. No to tam była jedna bitwa chyba. Jedną osadę zajęliśmy bez walki, drugą musieliśmy walczyć. Ale to była bitwa, wiecie, jeden oddział kontra dwa oddziały moje, bo tyle mi wystarczyło, nie? I krasnoludy na początku są bardzo silną frakcją, nie wspominałem. Nie, wiecie, niepotrzebne mi. Zajmij osadę. O, jak miło, że akurat o tym pomyśleliście. Terytory będą się utrzymać, więc nie widzę problemu. Czy to jest nagroda? Z najlepszych dostępnych obecnie oddziałów. Zobaczcie, że to będą... To. Na pewno. Nie, jakoś nie chcę mi się wierzyć, żebym dostał jakieś bardzo ładne oddziały. Wojsko. Widzimy... Daily jest w finansach, dobre, więc spoko. Spali się. Z wami chcę... Prawa handlowe. Bardzo hojna karta. How could we refuse such a generous offer? That seemed fruitful. Farewell. Ej. Kurde. Zesłaniam ich. Dobra, wiecie co? Lecimy do Isengard. Albo nie, do tych orków. Chcę trochę ich zwiedzić. Musi zobaczyć, jak oni tam... To jest Moria. Więc to jest Moria, czy tutaj gdzieś jest Moria? O, tu jeszcze kolejny nasz. Rohan, Rohan się widzę bardzo ładnie rozwinął. Bardzo fajnie. Zaraz sprawdzę, czy mam jeszcze agentów. To jest Moria i tutaj dążymy. Słuchajcie, będziemy szli przez Sykur. Widzicie te pasmo gór. On tutaj idzie, ale my będziemy szli tutaj. Zajmiemy najpierw tą osadę, później zajmiemy to. Będziemy szli, zajmowali wszystkie osady. Bez względu na to, kto tam będzie mieszkał. No chyba, że będą to elfy i możemy im dostać pierdziel, to wtedy oczywiście rozważymy jakąś. Nie! Radny elf zobaczy, że to zaraz zajmą. Widzicie, przeciwnicy strasznie szybko się rozstają. Będzie tutaj nam cholernie ciężko cokolwiek zrobić. Tutaj nam się budują jeszcze 6 tur. Tutaj byłem. Całkiem ciekawą muzykę, ciekawe skąd zaczerpnęli. Straż miejska? Nie, to jest tylko taka, że wiecie, troszeczkę finansów mieć. I mamy tutaj, zobaczymy co tutaj mogę. Tego na razie nie chcę, chcę rozbudować przede wszystkim tam, gdzie mamy jakieś kopalnie, czy... Gdzie mamy bezpieczne takie miejsca, to wiecie, tak? Dla mnie to się jest absolutnie nieopłacalne. Tutaj chyba rozbuduję sobie nieuczasz. Dobra, dużą farmę się weźmiemy. Żeby mieli co jeść. No i następna tura. Ach, znowu zapomniałem o moim szpiegu.
O, to ci Harad jednak zaatakował. Nie Harad, tylko Run. Myślałem, że Dale zajmie tą prowincję na dole. Ale to jest nieważne. Słuchajcie. Jakie położenie są krasnoludy w tej chwili, czyli my. Nasza dzielna frakcja. Słabym, mówiąc szczerze. Będziemy szli teraz ciągle górami, więc myślę, że tam się elfy nie będą za bardzo zapuszczać. Jeżeli tak zrobią, to niestety wywołamy wojnę. Mam nadzieję, że Dale... Chyba Dale też nie ma jakichś takich pięknych stosunków z elfami. Nie wziąłem... A nie, dobra, ten odcinek widzieliście. Tak, pierwszy odcinek. Ciekawe by było, gdyby się nie widzieli. Okej. Okay. Relacje pogorszone z Run. Ale oni to są pałe. Więc idziemy dalej. Zaczynamy będzie... Wow. Nie mamy takiej armii nawet. Chociaż... No coś nie mogę zerwować, matko jak... Słabo. Dobra. Czekajcie, armię jakbyśmy wzięli. Te trzy jednostki, bo on ma w sumie... Takie bardziej... Słabe. Myślę. Drewniany zamek Dale. Nie, ja tą posadę chcę. Syn z lepszych właśnie osad. Jeżeli będziemy ją mieli, to ją bardzo rozbudujemy i to będzie nasz taki... Raczej coś w stylu... Bezpieczeństwo. Ja nawet nie wiedziałem, że ona tam się znajduje. Jak wie, jakieś trzeba właśnie dlatego szpiegiem chodzić, bo ja osobiście wyznaję raczej zasadę typu nieodkrywania map. Bo dla mnie to jest chore, żeby odkrywać mapy. Zero przyjemności z grania wtedy. Albo wiecie co, nie, zostawimy tych i przyślemy ich w to miejsce. Czuję, że będzie trzeba się bronić. To zacięcie. Niskie podatki. Dobra, bierzemy niskie podatki. I niech się nie buntują. Bo dostaną pierdziel. Co to jeszcze może? Nic nie możemy zrekrutować, jest trochę słabo. Jak widzicie, chyba nawet tu będzie dostęp do wioski rybackiej. Tak. Zrobiłem. A tak, zapomniałem, Boże. Następna tura, ale... Pięknie, że wszystkie mamy prawa handlowe. Musiał jakiś frajer zawieść. Ty, weszliśmy do osady. Pięknie weszliśmy. Jednak elfy nie zajęły się tą osadą. Dobra, nieważne. Chcę zobaczyć, czy tamci będą chcieli... Czy będą chcieli atakować tamtą osadę. Naprawdę będę się o nią bił. Mam nadzieję, że to nie będzie Dale, bo jeżeli to będzie jakaś inna frakcja przeciwników, to jeszcze jakoś to zniosę. Ale ta osada jest bardzo ważna dla mnie. Coś czuję, że ona jest duża. Czuję, no bo widzę w sumie na mapie, że ona jest w miarę taka spora. Jeszcze ma dostęp, przede wszystkim ma dostęp do... zaraz się przekonałem, czy Hartma Run coś tam kombinuje do tej osady. Tego twierdzy w sumie. To z tego co widziałem, to jest twierdza. Jeżeli nie będą jej atakować, to ja naprawdę im podziękuję. Dobra, sprawdźmy. W takim razie nie ma nic, więc lecimy. Ej! Friar! Ty, on dojdzie. Chyba. Albo nie dojdzie. Lol. Człowieku, uspokój się, nie atakuj tej osady. Naprawdę, ja ci mówię, to jest... To jest złe posunięcie, chociaż on dojdzie czy nie. Proszę, powiedzmy, że ty dojdziesz, frajer. Dojdzie, lol. Nie, ja to muszę ulegać. O, zrażnęli mi szpiega. Fajnie. Z Dale mamy bardzo dobra, wolne ludzi z Ariadoru dobrze. Pięknie ten raport dla nas i mamy raczej z ludźmi lepsze niż z elfami. Wcale się nie dziwię. Nigdy nie lubiłem tych Forward! Zawsze ich chwalili, że są wyżsi. Zawsze. Kurwa. A nie! Dobrze, to my oblegamy. Już się wystraszyłem troszkę. Oni mogą sobie nam pomóc. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Oni mają bardzo ładną armię. Gdy zaatakują, oni nam pomogą? Na pewno nam pomogą, nie? Pomożecie nam? Nie, nie dostaniemy wsparcia. Więc dalej oblegamy. Nie mamy z nimi sojuszu, dlatego. Gdybyśmy mieli z nimi sojusz wojskowy, to na pewno nam pomogli. Na pewno już. Jestem tego pewien.
seria. Ale będzie ciekawie, Dale bardzo chce się rozrosnąć na południe. Czekajcie, tu mam zlecone. Tutaj, w Ery Boże czegoś, coś mi się zakończy. Tak, jest. Co dalej, bo będę mówił, że z balistami nie chcę. Nie chcę. Uczarza warsztat kowala także nie chcę. Drogi żwirowe będę chciał. 2200, duża farma świń. To na razie mnie jest potrzebne, bo rolnictwo to się właśnie liczy jako duża farma świń. Rolnictwo mnie tak jakoś... no tutaj nie rajcuje. Tak, to ujmę słowa. Kurde, mogę się moim dyplomatą przejść. No, za dużo tego rzeczy gubię. Nie pamiętam dość sporo o tym, co mam zrobić, tylko jak mi się tura kończy, to tak jakoś tak nagle myślę sobie, ty, nie powinieneś jeszcze czegoś zrobić? No tak. Zbyt mnie... Przechodzenie tur po prostu kręci, żeby pamiętać o tym, co trzeba było zrobić wcześniej. Dobra, elfy widzę już mają całkiem spoko rozbudowane idei drogi, więc co my będziemy za nimi? Serio? Nie, naprawdę nie chcę, żeby Dale mi się kręciło koło tej wioski. Osady. A jak będą, to za nic mi nie pomogę. Niech giną. Ale nie, no znowu... Bo Harad to jeszcze, ale Dale... Nie oblegają, tak? Nie oblegają. Pięknie. Cudownie. O, oblegamy. 8 tur. Będziemy ich oblegać. Lol, oni mają... W sumie nie mają takich... No dobra, to są coś tam chłopi, a my mamy 3 jednostki generała. O, możemy jeszcze kupić... Ile? 1 oddział, świetnie. Już mamy większą armię. A, to chyba dlatego, że mamy tutaj jeszcze. Możemy zwerbować. Dobra, nie werbujemy. Potrzebuję na drogi. On powinien mi pomóc. Bardzo dobry generał z tego co widzę. Lojalność, postrach i dowodzenie. To się bardzo liczy. A nasz generał jak ma? Lojalność ma bardzo fajną w sumie. A właśnie, mamy 75 jednostek tego typu. Trzymanie 210. Łączna obrona 12, 4. No, wysokie morale, mierząca szarża. No bardzo dobrze, chociaż to mi nie będzie chyba przydatne. W Erę Boże mamy piękną armię, której pozazdrości nam cały świat. Będziemy próbować na razie tylko te jednostki. Te lepsze. Halabardnicy, nie wiem bardziej. Chyba to porocisz, nie, 10, ale to wiecie co się różni, bo na przykład skuteczny przeciwko pancerzom. To jest bardzo fajne przeciwko na przykład, nie wiem, elfom. Ludziom, bo oni mają fajne pancerze. Bardzo dobra wytrzymałość, to wiemy. A oni są bardzo dobrzy przeciwko konnicy. Skuteczni przeciwko pancerzom, ale ci będą chyba bardziej lepsi. W sumie to wszyscy mają skuteczność przeciwko pancerzom. Dzicy ludzie z Inlandu i ktoś tam. No za szybko przeminęłem, dobra. No w sumie to i tak nie jest dla nas takie ważne. O proszę, jak się będą kłócić teraz o tą osadę, wszyscy. Jedna... Resztki ludzi z Artigu. Wysokie elfy, oni to jest atak znerwujący. Nie dojdziesz do nich i już giniesz. Na tym polega frakcja elfów w ogóle, nie? Znaczy, no nie tylko na tym oczywiście, ale... Dobra, sobie zobaczymy. Co to jest dalej? I mój... Tutaj idziesz. Nie mamy przejścia przez góry, bo normalnie było przejście przez góry jeszcze w poprzednich częściach. I się skończyło. Tak. Nie ma tego, szkoda, ale w sumie to... Myślę, jakiegoś dużego problemu z tym nie mamy. Tu jest moja wieżyczka strażnicza? Tak jest, to jest moja wieżyczka strażnicza. Tu się kończy w sumie nasza prowincja, na tym troszeczkę dalej idzie i na tym... I jesteśmy właśnie tak porozrzucani po skrajnie po tej naszej mapie. Dobra, czegoś nie zrobiłem? Dobra, wszystko zrobiłem, fajnie. Krasnoludy właśnie mówię, polegają na tym, że są bardzo porozrzucani po mapie, mają całkiem fajne, bardzo wytrzymałe siły, nie posiadają konnicy, ewentualnie można rekrutować właśnie takie oddziały. Od sojuszników, coś takiego bym powiedział. W
W sumie to każda frakcja, tak, może werbować sobie oddziały, jeżeli na danym terytorium ktoś się znajduje, tacy, nie? Elfy to chyba jest najpotężniejsza frakcja w grze. I Eriador, tak mi się wydaje, bo na przykład Gondor także jest potężny, ale... Pięknie. Dobra, splądujemy osady, czy... Nie, zostawimy ją tak, jak jest. Pięknie, misja zakończona sukcesem. Kogo dostaliśmy? Pokażmy to. Wędrowcy zer... To ci. No, oni są bardzo potężni. Nie ma co. Nie ma. Dobra, kogo możemy werbować? Możemy werbować tych i tych. Kolebotników już na razie nie będzie... Boże. Pikinierów nie będziemy, czy tam jak oni mają. Jeden oddział mi wystarczy, przecież nie mają konnicy. Orkowie, bo na razie idziemy na orków, więc... Będą mi potrzebne na pewno oddziały. Smoczych pogromców. Będę musiał chyba swoich fort wybudować zaraz tutaj. Może naprawdę? Chyba za blisko tamtej jestem. Nie, chodzi mi o to, że nie chcę tej strażnicy wybudować. Ja chyba nie mogę. Nie wiem, czy w tej części w ogóle... Ja w sumie to nie widziałem jeszcze żadnej strażnicy. No i mamy osadę. Tutaj jest w sumie, naprawimy sobie to. Drogi wybudujemy na pewno. Wymianę chyba jednak wcześniej wymianę zbóż, browar. Zdrowie kultury plus 2. W ogóle jak to jest z kulturą? Krasnoludowie 40%, ludzie z północy, elfowie, Dunedainowie, pozostali 5% jacyś i wyznawcy Melkora, czyli źli. Tak, wyznawcy Melkora to są ci najgorsi. Wiecie, nie wolno im zaufać. Chciałbym tutaj w sumie pójść jeszcze, jakby można było połączyć tutaj tych krasnoludów. Na przykład, załóżmy, że tu jak idzie rzeka, tutaj nasze prowincje, tak się ciągną, w tą stronę załóżmy, tu się kończy. I lecimy w tę stronę, o, to by było piękne, tak, cały taki obszar dla nas. Tutaj oczywiście nie mam co marzyć o takim czymś. Przeciwnicy do nas nie wychodzą, czyli już teraz czują się słabi. One zbyt potężne jednostki. No nie, no ale 4 i 10, no to jest słabe, ale znowu już 7-20. No to te jednostki same mogą niezły dym narobić. Thorin, on już tutaj potrafi nieźle. Książę krasnoludów, jeden dowodzenia prawo. On sam także potrafi nieźle namiotać swoimi jednostkami bardzo potężnymi. Właśnie, czyli wam przedstawiałem, jeżeli nie to tak, 8,31. Tak, to jest 8,31. I oni potrafią przetrwać tyle, że naprawdę bardzo dużo potrafią przetrwać te jednostki. Jeśli tu idziemy, moi żołnierze. Oni najprawdopodobniej zostawili jeden oddział, tutaj prześlę jeszcze kolejne dwa. Jak już zdobędziemy. Jakoś nie wyobrażam sobie, abyśmy mogli przegrać tamtą osadę. Gdy ją oblegał do tego czasu i stoczy bitwę, aby tylko ją mieć. Ta osada naprawdę bardzo mi na niej nie zależy. Dobra, myślę, że się nam buduje... Nie. Jeszcze tak. Chciałem już trochę przewinąć, ale lecimy w te miejsce. To w ogóle jest tutaj ten. Tutaj będzie ice. That's not possible, sire. A, tędy trzeba przejść, nie proszę. I cannot go there, sire. This journey is over. Właśnie. Widzimy w tej chwili, jak jest zrobiona mapa. Jest troszeczkę inaczej, znacznie inaczej, bo Helmowy Jar, no właśnie nie wiem teraz, gdzie jest Helmowy Jar, wiecie co? Nie wiem, czy odkrywać mapy, czy nie. Nie będę odkrywał mapy. Na pewno tutaj będzie tych władcy koni w tym miejscu, albo gdzieś też tu w tym miejscu będzie na pewno Eriador. Nie Eriador, kurde, jak on... Edoras, tak. Foldburg, to jest... Tutaj w sumie mieliśmy taką bardzo płaską przestrzeń, tak? Taki wręcz kwadracik, prostokąt. I to był cały Rohan. Oczywiście on tutaj się ciągnął. Ale mieliśmy właśnie tak naprzeciwko siebie, mieliśmy Helmowy Jar i Isengard. A teraz czegoś takiego nie ma. Nasz kolejny...
Aye, sire. Brama. Trustworthy foe. What lies do you bring us then? Czy kupujemy? Nie. Legenda mapy. Nie, wiecie co, nie mam z nimi nic do gadania. Goodbye. Więc lecimy sobie dalej. Tam jest Moria. Radne baby. Nasze baby, no, radni ludzie po prostu, tak powiem. Nie, to są morkowie, sorry. Do ludzi to im jeszcze trochę daleko. Dwie tury, a więc lecimy. Te dwie tury, myślę, przeczekamy. Nie powinno być z tym problemu. Na razie nie wybieram się tamtą moją całkiem spoką armią w Ereboru. Zobaczymy... Właśnie miałem tam sobie... Trzecie to w tej turze czy nie w tej? Kurde, jestem zakręcony, jak nie wiem co. Dobra, anyway. Poczekamy, aż co zrobią nasi przeciwnicy, co zrobią nasi sojusznicy. Ja w ogóle to bym był bardzo szczęśliwy, jakby Dale mi poszło tam... Przyszło z pomocą w zajęciu tamtej osady. Tak w ogóle to nie wiem, po co nam jest tam port. Tam jest tylko takie jedno jezioro. W sumie to na śródziemie patrząc, nie małe, ale... No nie wiem, będziemy tam handlować z innymi portami, na przykład po drugiej stronie. Fajnie. Dobra, musielibyśmy mieć tam sojuszników. Kandydat do adopcji, dobroczyńca, król Dane. Król? Serio? Nie, nie chcę. Weślemy Sariusza, Isengard. Tam jest Isengard. My chcemy samoprawa handlowe. Oczywiście, że zainteresowane, no co wy. Of course, sire. Isengard dostaje po dupie. Z tego co widzę. Relacje pogorszone, Rohan dobre. Serio to były pogorszone, spoko. Powiedziano wojny, wysokie elf, orkowie z Gundabad. Naprawa zakończona, a to wiem gdzie nawet. I w tym miejscu budujemy sobie piaszczyste drogi. Mamy pewno handel zwiększy pomiędzy naszymi... no, regionami. Tu, tu i tu. Co tam przy obleganiu? Tu zostało jeszcze 6 tur do kapitulacji. Myślę, że nie powinno... Chociaż czekajcie, jak oni mają religię tutaj. 40 elfowie. 0 na jedynowie. 0 kultury. Będzie ciężko utrzymać tą... prowincję. Aye, lord. Onward. Ze względu właśnie na kulturę. I ty właśnie chciałbym, abyś przyszedł tutaj. Załóżmy. Tylko wieżyczkę. Dobra, wieża nam nie jest potrzebna. Wracaj do Ereboru, dzielny krasnoludzie. I co tutaj możemy? Nie możemy oczywiście, bo nie mamy pieniążków. No, jakby mogło być inaczej? Ale zaraz będziemy mieli... 1000 sztuk złota. Widzicie to? Widzicie to? Premia do przyrostu ludzi, do tego jeszcze dojdzie plus drogi. To będzie piękne. Co tu mamy? Konstrukcja 1500 tam zżera. Trzymanie armii i płace. No, konstrukcja odejdzie, to będziemy 1500 na plusie, czyli to będzie 1600 plus 300, no dojdzie 2000 na turę na plusie, plus jeszcze inne konstrukcje, które nam... Kurde. Wiedziałem. Dobra, zresztą. W sumie jak wszystko wyjdzie dobrze, to wiecie. Będzie moc. Będziemy mieli dużo pieniążków. W sumie to i tak na krasnoludy to jest mało, bo te najlepsze jednostki potrafią kosztować nawet około 1000-1200 sztuk złota, utrzymanie około 400-500, więc... Wow. Wyobraźcie sobie całą armię. Ile to by było? 10 tysięcy utrzymanie jednej armii? Fajnie. Nie no, aż tak to nie jest, ale to by było no minimum 5 tysięcy taka armia, utrzymanie jednej. 5-6 tysięcy armii krasnoludów taką większą utrzymać, to jest tragedia. Co dopiero jak musisz mieć na przykład na dwóch albo trzech frontach jeszcze. To dopiero jest później ciekawie. Mój panie, konflikt zdaje się nasilać, ale miło mi zakomunikować, że pierwszy etap naszych przygotowań do wojny został zaakceptowany. Dobra, z kim tą wojnę chcą? Tu są. You have a proposition for us. It's good to see you. Farewell then. Of course, sir. Zacznijmy w takim razie, jaki jest handel. Rekrutacja zakończona, budowa zakończona, tak, kompleks kopalni. I od razu mamy 1300 na plusie. Kopalnie, same górnictwo.
1300 dochodu. Handel kupiecki 0, handel to 2242 podatki, oczywiście jak zwykle najwięcej. Tutaj nie możemy, bo nie mamy pieniędzy na chwilę obecną. Dobra, kolejki skradzione. Lista budowli obsługujących na realizację wydłużyła się. Fajeczkę palień można budować? No proszę. No to jak w Polsce trzeba będzie obciąć pensję pracownikom. Najlepiej ochrony prezydenta. Dobra, ale to nie jest dla nas teraz takie ważne. Gdzie się kończy nasza granica? Chyba gdzieś tutaj. Przy tej rzeczce najprawdopodobniej. Więc podejdziemy tutaj i wbudujemy sobie strażnicę. A to już w następnej turze. I myślę, że w tym miejscu zakończymy odcinek. Poprzedni był pierwszy odcinek, był 30-minutowy. Ale ważył zbyt dużo. Tak, troszeczkę śmieszne jest, iż inne modyfikacje są znacznie milej się nagrywa, jeżeli chodzi o konwertowanie, później przygotowanie do wysyłania. Więc krótko i na temat. W tym miejscu zakończymy odcinek. I na kolejne zapraszam już niedługo. Mam nadzieję, iż będą się pojawiać systematycznie. Jeżeli film wam się podobał, nie zapomnijcie go ocenić i zostawić komentarza. Hejka.